Jedziemy na przegląd. Dzisiaj się okaże, czy uciekliśmy przed akcyzą, czy nie. Ogi. Moi drodzy, mam dobrą wiadomość. Otóż jestem, Kasia jest właścicielką kampera, pojazdu specjalnego kamper. Mamy zaświadczenie, na którym jest napisane, że wykonano badanie dodatkowe pojazdu, zmiana z ciężarowego na specjalny kempingowy, wydano opis do dokonanych zmian, identyfikacja, bla bla bla. Zmieniliśmy ilość miejsc siedzących, dodaliśmy dwa, odjęliśmy jedno z przodu. Mamy tutaj wszystko opisane, zdjęcia samochodu, wewnątrz, na zewnątrz, wszystkie dane, nowa waga, no i dużo dokumentów. Teraz te dokumenty muszę zawieźć do urzędu Wydziału Komunikacji. Wizytę w urzędzie omawiałem już 2 tygodnie temu, bo teraz się bardzo długo czeka, ponieważ nie można wejść po prostu tak sobie z ulicy, tylko trzeba się umówić na konkretną godzinę, ale to akurat jest bardzo dobre, bo tam zawsze było tak strasznie dużo ludzi i taka straszna kolejka i ciśnienie, i ktoś się wepchnął, ktoś coś tam, więc teraz nie ma ciśnienia, wszyscy przychodzą na umówioną godzinę, wołają z okienka nazwisko, podchodzi się, zostawia papiery i bez stresu nie marnuje się swojego czasu, stając w kolejkach. Także zmiana na plus. Urząd Miasta Wsława Beskidzka i Wydział Komunikacji pozdrawiam. Byłem tam ostatnio kilka razy. Więc już wiem wszystko. To tyle. Bardzo się cieszę z tego powodu, że się udało nam przejść przegląd techniczny. No i wracam do busa i będę budował łazienkę, bo w tym odcinku, mam nadzieję, zobaczycie, jak powstaje nasza łazienka. W drogę. Mamy kolejny dzień, dokumenty, wszystkie, które są potrzebne do rejestracji, dowód osobisty oraz dowód rejestracyjny, dowód osobisty Kasi, ponieważ samochód jest zarejestrowany na Kasie, dowód rejestracyjny mamy, podanie do starosty Suskiego o wymianę dowodu rejestracyjnego, zmianę stanu faktycznego wymagającego zmiany danych w zapisie dowodzie rejestracyjnym mam, oświadczeniu o RODO mam, zaświadczenie o przeprowadzonym badaniu technicznym pojazdu, to wam pokazywałem wczoraj, mam. Zaświadczenie z firmy, która nam to przerobiła, mam. To jest CIDG. Oświadczenie firmy, która nam to przerobiła. I jakby trzeba było, to jeszcze fakturę za fotele, które nam montowali w Vanado. A ta faktura raczej nie będzie konieczna. Dobra, mam te dokumenty, kompletuję i jedziemy, bo mamy za 10 minut być na miejscu. Zapomniałem karty pojazdu. Muszę się szybko wrócić, bo karta pojazdu została w domu. Mam kartę pojazdu. Leży tutaj. Ja ją miałem w głowie, że mam ją przygotować, ale nawet zerknąłem do teczki, w której ona była, ale w tej teczce znalazłem dowód rejestracyjny. I wyciągnę dowód rejestracyjny i po prostu zostawiłem tą kartę. Mam nadzieję, że to się zdążę, że mi się uda obrócić, że ten pan po prostu nie weźmie następnej osoby. Bo jeżeli tak by się stało, no to wtedy mamy następny termin za kilka dni albo tygodni. Zdążyłem? Tam jest ten pan. Jeszcze chwilę do. Dobra, dzięki. Drodzy, jesteśmy kamperem. Ducati od razu jest kamperkiem. Jesteśmy szczęśliwi. Udało się, zdążyliśmy. Jest!
Dzisiaj mamy, dzisiaj jest 24 czerwca, czyli udało się wprowadzić do systemu. Także dla chcącego nic trudnego, ale muszę wam powiedzieć, że te ostatnie dni to naprawdę były bardzo męczące. Łokieć mi boli, całe ciało mam przemęczone od pracy. No ale mam pięknego kampera, cudowną żonę. Teraz to mamy dwa kampery, bo ja mam jednego, Kaśka ma jednego. Jak dojdzie do rozwodu, no problemu, każdy ma gdzie mieszka. Tylko, że ja mam starego, a Kaśka nowego. A, no ale nie dojdzie, bo ja cię kocham. No, a ciebie też. Jedziemy. Przyjechały płyty do łazienki. Przyjechały płyty na łazienkę, te płyty plastikowe, więc dzisiaj będę się zajmował właśnie łazienką. Pokażę wam, jak się montuje te płyty. Będę to robił też pierwszy raz, więc miejcie na to poprawkę, że może niektóre rzeczy robię źle, ale będę się starał, żeby to po prostu zrobić jak najdokładniej, żeby to było piękne, ładne i nieprzemakalne. Taki arkusz waży mniej, na moje oko, niż 6 mm sklejka. Takiej wielkości arkusz. No i luks. Tu mam te kątowniki, które użyję do łączenia. To są narożniki. Tu się wchodzi, wkłada płyta z jednej strony i z drugiej strony i potem taki ładny środek zostaje. To jest taki narożnik, to zobaczycie na końcu, to trudno mi to wytłumaczyć, gdzie to będzie. To jest zakończenie płyty i to na pewno będzie na drzwiach i to będzie na zakończeniu płyty. Natomiast te są od góry i one nie są aluminiowe, one są plastikowe. Troszkę w innym odcieniu niż to, ale chyba nie było aluminiowych, z tego co pamiętam. Tu mam dwie takie listwy, one są w białym kolorze, ponieważ one będą zaraz przy naszym brodziku. To są listwy do uszczelnienia szczeliny pomiędzy ścianą a brodzikiem. Tutaj się wypełnia silikonem. To się potem kładzie na ten brodzik. No i na to się przykłada tą płytę, no i tu jest do góry ściana. No i jak woda się zlewa, no to woda się po prostu leje potem tu po ścianie i na dół, nie wchodzi za szczeliny. Zaczynamy remont łazienki od usunięcia tymczasowych drzwiczek. A propos drzwi do łazienki, to mam do was prośbę, bo będziemy mieć przesuwane drzwi, takie na zwykłej prowadnicy na kółeczkach z góry i na kółeczkach z dołu, ale w sklepie meblowym tutaj w naszej okolicy nie mają takich zamknięć, które mogłyby po prostu być otwarte z zewnątrz i z wewnątrz. Jeżeli ktoś z was się zna na takich meblowych sprawach, albo ma w kamperze u siebie, albo w domu, albo w szafie, jakieś takie zamknięcie do przesuwanych drzwi, to napiszcie nam proszę w komentarzu, albo wyślijcie do nas wiadomość. Będziemy bardzo, bardzo wdzięczni i na pewno się podzielimy tą informacją z innymi też widzami, którzy będą chcieli podobne drzwi sobie zamontować. Zaczynam od głównej płyty, przynajmniej tak zobaczyłem na instrukcji wideo instrukcji, że zaczyna się od głównej płyty, wycina się listwę dolną, boczki się wycina piłką, a takie poszarpane, nie wiem, strzępy trzeba po prostu usunąć nożykiem ostrym, no i potem będzie silikon i dalej. Przed przyklejeniem tego na brodzik należy odkazić to alkoholem, wyczyścić alkoholem. Mamy już zamontowane te listwy na plastikowe na dole, więc teraz czas na montaż ścian i zaczynam od wycięcia listew takich kątowników, które będą, jak sama nazwa wskazuje, w kącie. Takie coś, takie W. I to będzie zamontowane tu w kącie, no i od tego zacznę, bo później będę do tego dopasowywał długość tej płyty, która tutaj jest. Płyta ma szerokość 100 cm,
plus kilka centymetrów, to jest chyba 2 centymetry takie pióro, bo można je łączyć, jakby ktoś miał taką całą dużą ścianę załączenia. Ale ja potrzebuję 98 cm, bo tyle mam od naszych kątowników i tak widzę, że jak usunę te pióra, to mam idealnie 98 cm. Zmieniam metodę. Piłką mi się to lepiej tnie. Jeszcze jestem ciekaw, jak to będzie się cięło tym na przykład, więc robię test. Cudownie, idealnie, równiutko, nie przytopiło. Zmieniam po raz drugi metodę wycinania. Dokładnie wycieram skórzu wilgotną szmatką z mikrofibry, żeby klej, który za chwileczkę będę nakładał, no nie przykleił się do kurzu, tylko do ścianki. Teraz pora na klej. Będziemy to montować na kleju, klej montażowy elastyczny. Z tej samej firmy, z której są te płyty. Przykręciłem dodatkowo baterię prysznicową, żeby jeszcze trzymała płytę, tak no ekstra, więc to zostawiam na kilka minut, niech sobie ten klej, że tak powiem, zacznie schnąć i niech to łapie. Ja idę na kawkę, a was zostawiam z takim krótkim blokiem reklamowym. Zobaczycie materiał o wycieraczkach Boscha, które nakręciliśmy kilka tygodni temu. Miłego oglądania. Ktoś w firmie Bosch nas lubi i ogląda i przysłał nam zestaw wycieraczek Areo Twin. Krótsza, dłuższa, tak. Raz. Dwa. Zamontowana. Raz. Jak widzieliście, bardzo szybka to była instalacja. A teraz sprawdzimy, jak działają. I uwaga, test ze mną. Ta-da. Ani jednej smuszki. Ha. Jeszcze słuchajcie, umyjemy szybkę, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Test uważam za zdany, jak najbardziej te wycieraczki się spisały, wyczyściły okno, zwiększyły oczywiście bezpieczeństwo, no bo jak jest czyste okno, no to jest większe bezpieczeństwo na drodze. Nie są drogie, bardzo łatwo je zamówić, bardzo szybko je zamówić i jeszcze szybciej można je zamontować, także ja osobiście polecam Bosch Areo Twin. Jeżeli ktoś z was by chciał sobie wymienić wycieraczki, to warto, bo naprawdę, rewelacja. Dobra, wracamy do naszej łazienki. Czas na drugą płytę. Słuchajcie, już nie mam siły. Po prostu jest 21:30, a ja jeszcze mam nieprzyklejoną jedną ścianę, drugą ścianę nie zrobioną, w ogóle nie wyciętą. Na zewnątrz jest ciemno i już nawet nie ma szans, żebym coś wyciął, bo nic nie widać, a przy tym świetle takim sztucznym to jest, no to nie jest to samo. Więc poddaję się i idę spać. Jest sobota, 21:30, ja jestem ledwo żywy, ten tydzień był mega stresujący, wykańczający, bo to przygotowanie do vana, rejestracja, przegląd, dużo po prostu się działo i no po prostu padam. Więc jutro jest niedziela, dzień wolny od pracy, w niedzielę nie pracuję, w ogóle nic nie robię. I tyle, no. A w poniedziałek wrócę i dokończymy to. Pajo, dobrej nocy.
No i witam was po krótkiej przerwie. Wypoczęty, radosny, uśmiechnięty. Dzisiaj wracam do pracy przy Ducati. Ale zanim to zaczniemy, to powiem wam, co robiliśmy wczoraj. Pojechaliśmy spotkać się z naszymi znajomymi nad Jezioro Czorsztyńskie. Spędziliśmy bardzo miło czas. Wynajęliśmy sobie w ogóle taką malutkienką łódeczkę. Taką normalnie chyba z plastiku, taką malutkienką, lekką łódeczkę z takim silnikiem jakby z blendera. Myśmy się śmiali, że to jest blender elektryczny. Dwie godziny mniej więcej taki blender obsługuje śmigło, które napędza w cudzysłowie, no ale no wprawia w ruch tą łódkę. No i przez dwie godzinki tak chillowo pływaliśmy po jeziorze, oglądaliśmy zamki, skałki, no przepięknie. Jest gdzie zostawić samochód, jest bezpiecznie, jest jedzenie, jest picie, lody, więc naprawdę bardzo udany mieliśmy dzień. I no i co? No i lecimy teraz. Wróciliśmy późno w nocy, no i lecimy z budową, żeby niedługo już wyjechać tym samochodem na takie jeziorko. Zaczynam moją pracę od naprawienia mojego błędu. Otóż rozjechały mi się trochę wymiary i troszeczkę jeden taki słupek prysznica się posunął tak o centymetr do tyłu. Ja o tym zapomniałem po prostu totalnie, miałem to wcześniej przykręcić, ale później już zacząłem montować wszystkie płyty, po prostu mi to wyleciało z głowy i wyciąłem standardowo według pomiarów, wyciąłem płytę, nawet wyciąłem taki rożek tutaj z boku, ale jak przyłożyłem, no to brakuje mi teraz centymetra i będzie mi się woda wlewać tutaj, więc muszę tą płytę przerobić i z nią i zrobić inną ściankę, a na ten łuk, na prawą stronę muszę wyciąć po prostu nowy taki kawałek, który będzie o centymetr dłuższy na dole, no i będzie po prostu tak się ścinał do góry. Więc martwiłem się, że zmarnowałem tą płytę, ale teraz właśnie pomierzyłem i idealnie się, że tak powiem, uda się odzyskać ten kawałek, więc teraz naprawiam to wszystko, ale słuchajcie, tak strasznie grzeje, że muszę się najpierw chyba posmarować. Czy wy też macie takie skojarzenia, jak czasami używacie olejków przeciwsłonecznych, czy przypominają wam się miejsca, w których ich używaliście? Bo ja zawsze jak go poczuję, no to ja już tu teraz czuję Portugalię. Kiedyś czułem, pamiętam, polskie morze, jak się psikałem takimi olejkami. Kokoski, o, Chorwacja też. Boże. Mała zmiana planów. Zanim zamontuję ten panel, który wyciąłem i pasuje idealnie, to postanowiłem naprawić błąd, który popełniłem przy poprzednich dniach. I wczoraj zostałem wypunktowany za to w komentarzach. Parę osób napisało, że Maciek zrobił nam krzywe meble. Bo tutaj była taka straszna szpara. Zresztą teraz zobaczycie, jak podejrzewam, że gdzieś znajdziemy przebitce, to wam pokażemy. I pomyślałem sobie dzisiaj przez noc, nie dawałem te spokoju, bo to nie jest wina Maćka, tylko to jest moja wina. Bo tutaj były takie gumy. I te gumy się zawijają z drugiej strony i one po prostu robią szczelinę, plus tutaj były źle docięte płazeria. W zasadzie tu była wycięta dobrze, a te cztery wystawały o 2 cm, no i blokowały możliwość dosunięcia, tak jak jest to teraz, tak żeby nie było żadnej szpary pod spodem. Więc wziąłem moje narzędzie do zadań specjalnych i skróciłem te płazerie oraz wyciąłem z drugiej strony. Ty umiem wam nie pokazywać, ale wam pokażę. Wyciąłem taką dziurę tutaj, gdzie jest ta guma. Tutaj i tak będzie ta płyta, więc tego nie będzie widać, ale przez to, że ta guma się chowa w ścianie, to po prostu można było to dosunąć do końca i nie ma szpary. Tutaj jeszcze będzie jaka listwa dekoracyjna, więc tym się proszę nie denerwujcie, ale od razu mówię wam, że Maciek nam zrobił porządnie meble. A co do tej szafki, bo tutaj też parę osób zauważyło, że odstaje ta szafka. Moi drodzy, ona nie będzie odstawać. Ja mam na nią plan, ale na razie nie zdradzam, co z nią zrobię. Prawdopodobnie po prostu płyta się albo wygięła podczas montażu, albo to jest cienka sklejka, nie? 9 mm, więc miała prawo się, tak powiem, o 2 mm przesunąć, ale no dobra, powiem wam, powiem to z głowy. Mam dwie zapasowe, te dwa zapasowe takie fronty i ja po prostu przykręcę sobie ten w tamto miejsce, ale oprócz tego jeszcze, nawet jeżeli bym tego nie robił, to wydaje mi się, że jak zamontuję zatrzaski meblowe, bo będą montowane zatrzaski meblowe, takie zatrzaski meblowe, zwykłe żabki, no to jeżeli ta żabka chwyci, to ta płyta po prostu się przyciśnie. Także od razu tutaj sprostowanie jest w sprawie tych krzywych mebli. W 99% jest to wina montażu moja, a
1% to jest wada produktu, wydaje mi się. Maćka 0% winy, ponieważ Maciek robi doskonałe meble. No i mamy zamontowaną przedostatnią ściankę, ta mi wyszła najładniej. Ta już ma górną listwę, ma boczną listwę pięknie. Piękną fugę czarną, czyli to jest ta listwa łączeniowa narożna. Przepięknie, przepięknie. No i teraz na razie czekamy, aż ten klej zastygnie, bo trochę tu jest, że tak powiem, odchodziło, więc ścisnąłem ściskami. Moi drodzy, pomalutku kończymy naszą zabudowę prysznicową. Położyłem sufit, to jest na razie tymczasowy sufit na kilka tygodni, bo w to miejsce tego sufitu będzie plexi, taka zwykła giętka plexi, ale w suchej nie można jej kupić. Pojechałem do Brico i mieli tylko taką płytę komorową, pseudo plexi takie, tylko że to jest miękkie, giętkie. I nie podoba mi się to w ogóle, ale jest białe i przynajmniej nie widać tego sufitu, więc na tą chwilę zostawiam to takie, jakie jest. No i mogę wam zaprezentować, jak wyglądają teraz pod światło, no ale jak wyglądają te nasze łazieneczka. Pięknie, ładnie, sterylnie, czyściutko. Moi drodzy, sprzątając na koniec dnia znalazłem jeszcze list przewozowy od kuriera i na tym liście przewozowym jest napisane, że dwa kartony z płytami Vel ważą 48 kg. W środku były 4 sztuki, więc szybka matematyka, 48 na 4, 12. 12 kg ważą płyty, znaczy w zasadzie waży jedna płyta, o wymiarach 1 na 2,60. A jeżeli chodzi o cenę takiej płyty, no to jedna płyta kosztuje 392 zł, mniej więcej, tam są różne promocje, i 4 płyty, no to mniej niż 1600 zł kosztowały, no powiedzmy 1600 zł. I może się to wydawać, że to jest dużo pieniędzy, natomiast wziąłem pod uwagę, zrobiłem kalkulację po prostu, wziąłem ceny, sprawdziłem ceny sklejki, to jest mniej więcej 100 zł za sztukę w Makowie od producenta i od producenta plexi z Krakowa. No i jak doliczyłem, policzyłem plexi, jeden arkusz, coś do półtorej arkusza plus 4 płyty sklejki, no to mi wyszło 1300 zł. Więc 1300 a 1600 to jest 300 zł różnicy, a mamy gotowy produkt sterylny, gotowy do łazienki, łatwo go przyciąć, założyć, zamontować. Jestem zadowolony, nie żałuję, to była bardzo dobra decyzja i bardzo dziękuję temu panu z firmy Vel, panu Martinowi, który zadzwonił do nas z propozycją właśnie tych profili, bo gdyby on nie zadzwonił z propozycją tych profili, to byśmy nie wiedzieli o ich istnieniu. No jeszcze nie by było, nie byłoby jeszcze tej łazienki. Uwierzcie mi, jeszcze by nie było w takim stanie, jakim jest teraz. Także bardzo serdecznie dziękuję firmie Vel. Wysyłam was na ich stronę, jeżeli jesteście zainteresowani, to firma Vel przez V, vel.pl lub vel.com.pl, bo po poprzednim niedzielnym filmie tak dużo osób weszło na tą stronę, że po prostu strona padła. I było do poniedziałku, nie było możliwości w ogóle tam wejść i widziałem wasze komentarze, byliście niezadowoleni, że nie można sprawdzić szczegółów tych płyt. Teraz już można, bo strona działa. To nie jest oczywiście płatna reklama, ponieważ partnerem tego odcinka jest firma Bosch, tak jak wam zresztą wcześniej pokazywaliśmy. I to tyle. Żeby też nie przedłużając, bo Kasia mi dodała reprymendę, że za dużo gadam w tym filmie. 3,5. Dobra, muszę kończyć. Słuchajcie, bardzo serdecznie wam dziękuję za dzisiejszy odcinek. Jeżeli się wam podobał, to zostawcie łapkę w górę i napiszcie komentarz. Dziękuję za odzew po poprzednim filmie. Widziałem, że bardzo dużo osób z was odpowiedziało na apel chłopaków. Daliście łapki w górę, daliście subskrypcję i widać było po prostu po zasięgach tego filmu, że on lepiej został odebrany i więcej osób go zobaczyło, co bardzo nas serdecznie cieszy. Dziękuję serdecznie, pozdrawiam i do zobaczenia w przyszłą niedzielę w serii budowy kampera. Żegnam się z wami, trzymajcie się, pa!